בוקר טוב. בוקר טוב. Hi. Nastien, what time were we supposed to go out? 6:30. 6:30. What is the time now? 7:03. That's for us. Jest godzina 7, zaraz wybieramy się na wycieczkę i zabieramy was ze sobą. Witam się z wami teraz prosto z auta. Chciałam wam tylko powiedzieć, że plan na dzisiaj jest taki, że ja wybieram się razem z wami do Masady. I wszystko wam pokażę już na miejscu. Wow, dawno nie używaliśmy tego auta, mam nadzieję, że wszystko będzie okej. I pokażę wam, jak to wszystko tam wygląda. Sama będę tam po raz pierwszy, także nie wiem dokładnie, czego mam się spodziewać. Ale zobaczymy razem. Mała zmiana planów, jesteśmy właśnie w Jerozolimie. Chcieliśmy przyjść po prostu na bazar. Nie było mnie tutaj od 3 lat. Zmieniliśmy rezerwację. Do naszego miejsca docelowego dojdziemy o godzinie 11. Teraz mamy około 9, więc jeszcze mamy trochę czasu, żeby sobie pospacerować właśnie po bazarze. Hey Nastia, look what we got! Hummus! This, I don't know, don't remember how to call it, but it's supposed to be good. It's vegetarian. No. Menu w Izraelu w kubucie sabichu. Niby tylko kanapka, ale jest przepyszna. Tasty? Normalnie w takiej sytuacji nagrałabym dla was jakieś Insta story i pokazałabym wam chociażby ten widok. Ale od wczoraj nie posiadam Instagrama, ponieważ jakaś kochaniutka osoba z Izraela sprawiła, że moje konto zostało zablokowane. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek je odzyskam tak naprawdę. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze nawet nie minęły 24 godziny, więc nie wiem w sumie, jak z tym będzie. Ale właśnie z takiego powodu dobrze jest subskrybować kanał na moim YouTubie i chociażby pozostawić sobie dzwoneczek, żebyście widzieli, kiedy dodaję nowy filmik, ponieważ nie jestem w stanie was poinformować o tym na moim Instagramie. You can use this one. This is the... Zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji paliw. Właściwie teraz jestem sama w aucie. I chciałam wam tylko powiedzieć, że znajdujemy się aktualnie nad Morzem Martwym. Jeżeli oglądacie mojego TikToka, pewnie wiecie, że Morze Martwe jest najniższym punktem na całej Ziemi, po którym człowiek jest w stanie stąpać, bo w komentarzach posypały się treści typu: przecież najniższym punktem na całej Ziemi jest Rów Mariański. I owszem jest, ale noga ludzka niestety nie jest w stanie tam stąpić, natomiast nad poziomem Morza Martwego jest. I stoją sobie tutaj takie wielbłądy. One są żywe, teraz co prawda średnio się ruszają. Tutaj wam pokażę drugiego. Siedzi sobie. I wiecie, turyści mogą sobie zrobić z nimi zdjęcia, ale mi jest ich zawsze szkoda, bo one są przywiązane tutaj do łańcucha i służą za atrakcję turystyczną po prostu. Witam was ponownie, tym razem z miejsca, w którym jest Masada. Znajduje się dokładnie przed nami. Chcieliśmy wspiąć się na sam szczyt poprzez piechotę. Po prostu chodzenie nogami, ale dzisiaj nie ma takiej możliwości, ponieważ jest tutaj za gorąco. Więc jedyne, co nam pozostaje, to jazda kolejką. Masada kryje ze sobą bardzo ciekawą historię, o której postaram wam się troszkę opowiedzieć. Szczegółowo, ale również niedługo. Tak wygląda plan Masady z góry. Ja też mam swój przewodnik, co prawda po rosyjsku, ponieważ polskiego nie było, a angielski się skończył. Miałam
pojęcia, czy widzicie, jak bardzo wysoko to jest, ale jest naprawdę wysoko. Na tyle wysoko, że aż mi się w głowie kręci. Ja mam ogólnie lęk wysokości, więc no, jest ciekawie. Ponad 2000 lat temu całe to miejsce zostało wybudowane z rozkazu króla Heroda, którego pewnie kojarzycie, jeżeli uczestniczyliście chociażby na lekcji religii. Król Herod schował się tutaj pewnego razu i tak mu się spodobało to miejsce, że postanowił rozkazać je rozbudować, aby je umocnić i upiększyć, i aby służyło ono tutaj ludności żydowskiej przez długie lata, lecz napotkała również wiele przeciwności, a jedną z największych przeciwności była druga ludność, czyli Rzymianie, którzy chcieli tą całą ziemią zawładnąć i również zaatakować ludzi mieszkających tutaj. Po pewnym czasie Rzymianie wpali na pomysł, że muszą się dostać na sam szczyt tej twierdzy, a jak pewnie już widzieliście, twierdza znajduje się bardzo wysoko. Wobec tego postanowili, że przy pomocy wielu ludzi, robotników, wybudują górę. Ten piach, którego się dokładało z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, cały czas wzrasta. Jego poziom szedł do góry i miał się zrównać razem z poziomem tej twierdzy, aby właśnie Rzymianie mogli bez problemu się tutaj dostać. To faktycznie im się udało po pewnym czasie. Nie pamiętam już dokładnie, ile im to zajęło, na pewno wiele miesięcy, jak i nawet nie lat. Ludność żydowska spodziewała się, że po pewnym czasie będą spodziewać się ogromnej klęski, jeśli Rzymianie faktycznie dotrą do tego miejsca, a wszystko się na to zapowiadało. I kiedy już Rzymianom udało się wybudować tak wielką górę, aby sięgała ona na sam szczyt tej twierdzy, no to spotkało ich ogromne zaskoczenie, ponieważ kiedy już tutaj weszli z zamiarem zaatakowania całej ludności, która tutaj mieszkała, nie usłyszeli żadnego dźwięku, jedyne co ich spotkało to cisza i martwe ciała leżące na ziemi. Jak możecie się domyślić, Żydzi popełnili zbiorowe samobójstwo. Postanowili, że nie dadzą sobie odebrać życia z ręki wroga, że wolą je sobie odebrać samemu, i do dziś jest to historycznym symbolem ogromnej bohaterskiej postawy. Przyszłam sobie usiąść, bo jest mi zbyt gorąco. W ramach ciekawostki chcę wam jeszcze powiedzieć, że nawet żołnierze izraelscy, składając przysięgę, wypowiadają słowa, że nie pozwolą, aby Masada została kiedykolwiek zdobyta. A w miejscu, w którym właśnie siedzimy, z tego co wyczytaliśmy w tym właśnie mini przewodniku, tutaj znajdował się pałac Heroda. Heroda. North Palace. North Palace. Just enjoy the view. Pałac. Tak, i ponoć bardzo cieszył się widokiem, jaki tutaj można zobaczyć. Zaraz wam pokażę, po prostu jest tutaj troszkę turystów, a my siedzimy i odpoczywamy. And now we'll go down. We'll go down. Where's the water? Okej, okay, pójdziemy sobie w dół i pokażę wam zaraz widok, jaki panował właśnie okna pałacu Heroda. We're here. Yeah, this is where we're standing. Takim widokiem właśnie zadowalał się sam Herod tysiące lat temu. Właśnie się dowiedziałam czegoś bardzo ciekawego od Maszawa. Nie wiem, czy widzicie stąd te kwadraty. Tam właśnie było siedlisko samych Rzymian i zaraz wam pokażę to z bliska. Tutaj widzicie ten ogromny kwadrat, jeden tutaj, drugi tam, jeszcze there. Where? There. Okej, okay, są, a here. Tutaj, tak, tak, tak. Super, ha? Huh? I said super? I said super. A, okej. Okay. Is it though? Is it? Super. W tych kwadratach, które widzicie, były siedliska Rzymian, którzy wybudowali tutaj, gdzie macie tą taką długą linię. Był kiedyś mur o długości wysokości 2-3 metrów, który miał zabraniać osobom żyjącym tutaj przedostanie się na drugą stronę. Jakby im na przykład zabrakło jedzenia czy czegokolwiek, no to pierwszą taką instynktowną, tak to się mówi, rzeczą byłoby oczywiście pójście w dali i szukanie jakiegoś jedzenia, ale jednak tutaj Rzymianie mieli swoje strategie i budowali właśnie taki mur, który miał zabraniać przedostanie się z tego miejsca w jakiekolwiek inne. Możecie zobaczyć, widzicie tą taką linię, tutaj wszystko było kiedyś murem. Look at this, Nast. Yes. Wow, this is nice. Wow. Wanna leave here? It's pretty hot in here. To be honest, yes. Look at this one. Pamiętacie, kiedy tłumaczyłam wam o tym, jak Rzymianie zdobyli tę twierdzę?
właśnie znalazłam tą górę z piachu i kamieni, którą wybudowali i już wam pokazuję, jak to wygląda. Spójrzcie, to te dwie główne pozostałości po ich mieszkalnych terenach. Natomiast tutaj, o, taką górę wybudowali ręcznie, po prostu dokładając każdego dnia coraz więcej, aby się wspiąć tutaj na sam szczyt. I w ten sposób zdobyli to terytorium. Cześć! Hi. I said that the water here is so salty that even bitter. So how is it for you? Well, I got that in my ear, in my eye. It was so painful. Yeah. So painful. But it was fun. It was very fun. I'm glad you liked it. How you had it? Good. It was my third time now in 3 years. Yeah, it was my third time now in 20 years. First time 5 years old, second time 15 years old, now 20. Who's more Israeli now? Yeah. This girl. I told you it was more bitter than salty. Yeah, yeah, it was, well, it was terrible. Right? Don't ever try it. Here's the Dead Sea. Oh, and older people, well, here's the Dead Sea. Okay, słuchajcie, myślę, że ja już z tego miejsca zakończę dzisiejszy filmik, ponieważ zostały mi 3% baterii i nie mam na daną chwilę, gdzie podładować telefonu. My niedługo będziemy się zabierać do znajomych, odwiedzimy. I... thank you. I to by było na tyle. Dajcie mi znać, czy wam się podobało i czy chcielibyście zobaczyć więcej miejsc Izraela, ponieważ jest ich naprawdę sporo, tych takich ciekawszych, a ja bym was z chęcią zabrała. Trzymajcie się, pa, pa. Cześć.